przede mną gość z Wielkiego Świata, Paweł Zalewski, eurodeputowany Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O tym Wielkim Świecie to mówię tak, w porządnym hotelu są zawsze zestawy śniadaniowe, takie śniadanie angielskie, kontynentalne, no i czy polskie, jak jesteśmy. Jaki pan zestaw woli? Polski. Polski? A nie, to na koniec, to ja teraz będę cytował. To zestaw, znaczy najpierw ten śniadanie angielskie, czyli premier Cameron, on miał jakiś czas temu, to nie jest świeża rzecz, wystąpienie, w którym przedstawił zupełnie nową wizję Europy. I kilka osób w Polsce tu jest poruszonych tak pozytywnie, w tym sensie, że ta wizja Europy mniej zbiurokratyzowanej, takich bardziej suwerennych państw, to jest właśnie to, co powinniśmy poprzeć. Mhm. A pan? Ja myślę, że termin biurokracja w ustach Camerona tak naprawdę zastąpił termin federalizacja, czy też bliższa współpraca. I myślę, że jak wszyscy jesteśmy wrogami biurokracji, nadmiernej administracji i wrzucania pieniędzy na nią, to ja jestem zwolennikiem integrowania Unii Europejskiej. Inaczej niż Cameron, który, nie dziwię mu się, on ma szczególne relacje bezpieczeństwa z Stanami Zjednoczonymi, wychodzącymi daleko poza NATO. Wielka Brytania stoi na czele Commonwealthu, czyli wspólnoty, bardzo silnej wspólnoty także gospodarczo. Wielka Brytania wreszcie jest centrum finansowym świata i ma dobrą walutę funta sterlinga, więc ja nie dziwię się, że on spogląda w połowie na Europę, a w połowie na świat zewnętrzny. Polska w takiej sytuacji się nie znajduje. My jesteśmy między wzmacniającą się Rosją, odbudowującą swój potencjał, tworzącą związek celny, zmuszającą Ukrainę do tego, żeby tam wstąpiła, więc odbudowującym się bardzo silnym blokiem na wschodzie, kierującym się logiką konfliktu i nacjonalizmu, a Unią Europejską, która też się integruje z Niemcami i Francją. Pytanie jest, czy chcemy być z Wielką Brytanią, czyli nigdzie, czy chcemy być się uprościć, z Unią Europejską i z Unią Walutową inaczej. Euro, czy lepiej mieć do czynienia, czyli centrum. Chce pan powiedzieć, że lepiej mieć do czynienia z biurokratami brukselskimi niż biurokratami berlińskimi i moskiewskimi, tak? Nie ma biurokratów brukselskich, którzy dla nas są groźni. Niewątpliwie służby specjalne Rosji groźne są. Natomiast to nie o to chodzi. Ci, którzy dzisiaj mówią, bądźmy z Wielką Brytanią, udają, jakby Polska była wyspą koło Wielkiej Brytanii, taką jak Irlandia. To Irlandia sobie może na to pozwolić, tylko że nie chce, biorąc pod uwagę aspekty historyczne i nie dziwię się Irlandii. Natomiast no, Polska leży tu, gdzie leży i nie można przekładać brytyjskiego sposobu myślenia o polityce do polskich realiów. To jest po prostu skrajnie niekompetentne. No dobrze, to teraz zestaw kontynentalny. Zamrożone drogi, właściwie zamrożone pieniądze na drogi. Co się stało? Że Unia zamroziła nam prawie 4 miliardy złotych wypłat za no to jest procedura, standardowa procedura, która została wszczęta. Ja codziennie się to zdarza. Nie codziennie. To się stało po tym, jak ABW wykryło sprawę zmowy cenowej, a polska administracja poinformowała o tym zgodnie z procedurami również Brukselę, bo to przecież dotyczy również pieniędzy unijnych i takie są obowiązki polskie. Ja tylko się dziwię, że po 2 latach Bruksela zareagowała i to jest pytanie do komisarza Hahna, na które on nie odpowiedział w piątek. To, co jest istotne dla nas, to to, że komisarz Hahn, zresztą muszę powiedzieć, że zabawne było patrzeć na jego minę, wycofywał się ze wszystkich swoich zarzutów po rozmowie z minister Bieńkowską i ministrem Nowakiem. Ale pieniędzy nie odpuścił. Nie, no powiedział, że tak szybko, jak to będzie możliwe. Przecież wiadomo, że te procedury też trwają i bardzo dobrze, bo dzięki temu jest mniej pomyłek. Zostaną odmrożone w ciągu miesiąca, najdalej 2. Zresztą pamiętajmy o tym, że akurat kwestie, czy środki dotyczące tych kontraktów, o których mówiliśmy, no, te środki zostały już zwolnione dużo wcześniej. Natomiast cała sprawa uzyskała swoją rangę w kontekście negocjacji brukselskich, no bo jest przecież nad budżetem. Nad budżetem. Chodzi tutaj o szczyt, który będzie miał miejsce w czwartek i piątek, nad nowym budżetem 7-letnim Unii Europejskiej. My walczymy o zwiększenie naszych środków, jeżeli chodzi o fundusze spójności w stosunku do tej 7-latki. Mamy duże szanse, aby je wygrać, ale przecież są tacy, którzy kwestionują sensowność wydatkowania pieniędzy na wschodzie Europy. Takim krajem jest między innymi Wielka Brytania, która
natychmiast wykorzystała to, co się w Polsce mówi i jak w Polsce opozycja pokazuje wykorzystanie środków pomocowych i tworzy z tego argumenty dla premiera Camerona, aby on ten budżet zatrzymał. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Znaczy, ja się nie dziwię, że ktoś, znaczy każdy kij w polityce jest dobry, no ale tylko mnie ci trochę dziwi bagatelizowanie ze strony czynników rządowych i polityków Platformy tej sprawy, no bo Bruksela chyba nie jest takim miejscem wyrywnym, żeby zadzierać z dość dużym państwem europejskim, z premierem, który raczej dobrze żyje z Europą i na taką skalę. No, to w takim razie porozmawiamy o tej skali. Mówimy o 3,5 miliardach złotych, gdy cała pomoc w tej siedmiolatce to jest ponad 300 miliardów złotych dla Polski. To oznacza, że to jest 1% środków. 1% środków. Polska bierze 25% środków. W skali naszego budżetu to jest 1% naszego PKB. To jest bardzo dużo pieniędzy dla nas, ale ja mówię o skali dla Unii Europejskiej. Dalej. I skali też środków, które bierzemy z Unii w 7 latach obowiązywania tego budżetu. Dalej. Polska bierze 25% z Funduszu Spójności środków w ogóle. 25% idzie do Polski. Polska jest największym krajem. 1/4, tak? A to jest i teraz w ramach 25%, może inaczej, w ramach 100% Funduszu Spójności jest około 200 spraw, które są kwestionowane przez Unię Europejską. Tylko dwie dotyczą Polski. To jest znowuż 1%. Więcej. To są sprawy, które zostały, które powstały w wyniku tego, że polski rząd odkrył nieprawidłowości i stworzył mechanizmy ich naprawienia. Bruksela zareagowała tak, bo takie są procedury, ale w momencie, w którym ministrowie przekazali informację, w jaki sposób ta sprawa jest załatwiana komisarzowi Hanowi, on się z tego wycofał. A czy to nie jest tak, że Bruksela monitorowała tylko odpowiednie instytucje w Polsce, któryś z ministerstw dumnie zmilczało te zaczepki ze strony Brukseli? To wyjaśnij tym słowem zaczepki. Myślę, że nie. Ja nie znam szczegółów obiegu korespondencji pomiędzy Brukselą a Warszawą. Na pewno gdzieś na jakimś biurokratycznym etapie został popełniony błąd. Natomiast sprawa została wyjaśniona. Ale gdyby państwo zechcieli zwrócić uwagę na pewną metodę, którą zastosowała opozycja. Otóż Polska jest naprawdę mistrzem Europy, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych funduszy i ta skala, o której mówiłem, to pokazuje. Niemniej opozycja wyjęła mały kamyk, który wyglądał inaczej, problematyczny rzeczywiście, ale powtarzam, te problemy zostały wykryte przez polskie służby, a nie przez brukselskie czy przez czyjeś inne. Sprawa została naprawiona, ale z tego, na tym opozycja zbudowała obraz, że wszystko jest źle. No więc ustalmy skalę. W jednym przypadku wykryto zmowę cenową, co jest absolutnym skandalem, ale przecież zmowy cenowe, zresztą to były firmy zagraniczne, zdarzają się nie tylko w Polsce. To jest procedura niestety znana na świecie. To, że polskie służby to wykryły, to dobrze. No i nie można czynić z tego zarzutu, że polskie władze tutaj nie wywiązały się ze swoich zadań. Panie, tak jak to robi opozycja. O, jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, teraz to śniadanie polskie. Platforma i Związki Partnerskie. Czy Platforma przeżyje ten wstrząs? Moim zdaniem przeżyje. I sprawa, bo sądzę, że po głosowaniach w Sejmie sprawa się ustabilizuje. Wiem, że moi koledzy... Bardzo dużo złych emocji wewnątrz Platformy było, które wyszły na zewnątrz zresztą. Platforma jest tym ugrupowaniem, które nie powstało w wyniku jakiegoś łączącego nas światopoglądu. Mamy różne światopoglądy. Ja jestem konserwatystą i pracuję w Parlamencie Europejskim z moimi koleżankami czy kolegami, którzy mają poglądy światopoglądowo bardzo liberalne. Bo łączy nas wizja państwa, a nie kwestie światopoglądu. A zaczęła się zła pogoda. Jak była ładna pogoda, to działało. Nie, bo proszę zwrócić uwagę, że takich kwestii było więcej. Była kwestia in vitro, była kwestia zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.
I w takich sytuacjach te różnice, które są w Platformie, wychodzą, ale powtarzam raz jeszcze, one są naturalne, bo to, co nas łączy, to wizja państwa i gospodarki, a nie kwestia światopoglądu. Nie, no bo na przykład są oceny takich ludzi, którzy byli w Platformie, mają pewną wiedzę, na przykład Janusz Palikot czy Paweł Piskorski, którzy ja mam wrażenie, że oni już widzą Donalda Tuska jak takie pochyłe drzewko i że coraz więcej kus, które skacze na to pochyłe drzewko. Ja myślę, że bardzo wielu jest takich, którzy by chcieli dokonać zmiany koalicji. Różnica między chcieć, a realnym stanem rzeczy. No, taką osobą jest Janusz Palikot. On specjalnie ciśnie na Platformę po to, żeby wymusić na Donaldzie Tusku pewne kroki, które by doprowadziły chociażby do zmiany koalicjanta, chociażby do tego, żeby to Palikot stał się koalicjantem Platformy. W moim przekonaniu dzisiaj współpraca z Palikotem tam, gdzie to jest możliwe, jest bardzo dobra dla Polski, ale koalicja nie ma sensu. Ale jak z tym pochyłym drzewkiem jest? Zobaczy pan, że nawet jeżeli był jakiś mały sztorm, to drzewo jest na tyle młode i silne, że wytrzyma jeszcze nie jeden silny wiatr. Dziękuję. Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem Radia na Ciebie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze dokładnie za 8 minut 9.